Dobra wiadomość dla kierowców, którzy jeszcze do wczoraj stali w kilkukilometrowych korkach na drodze krajowej nr 86 pomiędzy Katowicami i Sosnowcem. Dziś w nocy zakończono tu remont, zniesiono tymczasową organizację ruchu i droga jest już całkowicie przejezdna. Gdy kilka miesięcy temu na DK86 rozpoczęły się pierwsze prace i tym samym utrudnienia, wielu kierowców zastanawiało się, dlaczego GDDK i ja na remont wybrało akurat tę trasę. Do tej pory było tak, że remontowaliśmy nawierzchnię, kiedy ona już była zdewastowana. Miała nierówności, pofałdowania i taki remont polegał już na wymianie całej konstrukcji. Dążymy do funkcjonowania w normalnym stanie, kiedy wymieniamy tylko te warstwy, zazwyczaj ścieralne, które są wyeksploatowane. Tym samym niebezpieczne dla kierowców, bo na takiej nawierzchni opoślizgnie trudno. Nowa koncepcja GDDKiA zakłada przy budowie, by konstrukcja drogi była tak przygotowana, żeby ta bez gruntownego remontu wytrzymała kilkadziesiąt lat, tylko z pracami serwisowymi, czyli takimi, jakie miały miejsce ostatnio na DK86. To jednak nie koniec dobrych informacji dla kierowców. Firma Budimex, będąca wykonawcą nowej drogi S1, oddała do użytku kierowców 3-kilometrowy odcinek trasy w kierunku Sosnowca. Jak na razie samochody w tym miejscu nie poruszają się jeszcze po docelowej nawierzchni, a po warstwie łączącej jednak komfort jazdy już się trochę poprawił. Choć do zakończenia budowy całej nowej trasy S1 jeszcze daleka droga, to jej kolejny nowy odcinek do użytku kierowców zostanie udostępniony już w grudniu. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash.